Chciałabym podziękować Państwu za to, że przyszliście dzisiaj. Tak sobie właśnie myślałam, idąc tutaj, że to jest e, zabawne, że e, z jednej strony filozofowie trochę się boją mówić, bo już tak z gruntu wiedzą, że. To będzie trochę wszystkich straszyć, a z drugiej strony, właśnie wszyscy się boją troszeczkę ich posłuchać przez, przez pewne narzędzia, które są w filozofii używane. Ale chciałabym Państwa dzisiaj przekonać, że zupełnie niesłuszne to jest i cieszę się, że, że będę miała taką okazję. Bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście. No, i myślę też, że często te relacje sztuki i filozofii są nieuświadamiane. Zapewne jesteśmy w odpowiednim miejscu, żeby je sobie pouświadamiać, bo tutaj właśnie w szczególności możemy zaobserwować, jakie dobre to jest małżeństwo właśnie sztuki i filozofii, w którym jedno, no właśnie filozofia, jest może takie trochę chłodne, burkliwe, z pozoru taki gbur, ale w istocie jest to druga strona takiej naprawdę. Ogromnej żarliwości, no a sztuka, wiadomo, wydaje nam się jednak, że sztuka to jest ta, która robi wiele, dużo mówi, dużo robi, nie zawsze jest świadoma tego, co robi. Ja myślę, że ta dwójka jest sobie też bardzo potrzebna, więc w tym duchu dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać. Trochę dziwna to rozmowa, bo bardziej. Monolog, ale ja będę patrzeć na państwa twarze. Jak przystało na kogoś, kto o twarzy pisał. Ja nie żartuję, bo oczywiście będę bardzo krytyczna wobec akurat takiego podejścia, że coś można z zewnętrzności wyłowić takiego sekretnego. E, dzisiejsze spotkanie ze mną nie tylko odnieś, odnosi się do książki Potwarz, Przekraczanie e, Widzialności w Sztuce i Filozofii, ale też do wystawy, która e, miała miejsce w Mocaku: e, Medycyna w sztuce. E, z tego powodu, że medycyna, którą kojarzymy oczywiście z całością ciała i wnętrzem ciała, z organami ciała, no przecież odnosi się również do twarzy właśnie. I to w sposób szczególny bo niekiedy zupełnie, że tak powiem, wydawałoby się poprzez eksces, w sposób może zbędny, wydawałoby się na początku, no ale też jakby wtedy pomaga, kiedy, kiedy po prostu um, deformacja twarzy przeszkadza nam w, w normalnym funkcjonowaniu. No i jeżeli Państwo byliście na wystawie, to, to zapewne wiecie, że Pojawiły się na niej prace, które właśnie o takich przypadkach opowiadają. A nie tylko opowiadają, ale wręcz interweniują w tego typu zagadnienie, bo pomagają osobom, które utraciły swój, swoją twarz, bądź też jakby twarz w takim klasycznym kanonie piękna, i próbują pomóc takim osobom pogodzić się właśnie z nową twarzą. To, to bardzo często wydarzało się na skutek jakiegoś. Wypadku. Także do tych kwestii będę się odnosić i gdzieś będę mediować pomiędzy tym, co wcześniej myślałam, a tym, co, tym, co jeszcze dotyczy właśnie tej wystawy. Chciałabym na wstępie powiedzieć troszeczkę o tym, jak ta książka powstała powstała z oglądania obrazów właśnie, więc w tym sensie ona też jest taką pracą naraz filozofii i sztuki obrazowości. I wydaje mi się, że to co jest najważniejsze, to czego nie powinno się utracić właśnie w oglądaniu sztuki współczesnej i nowoczesnej, jeżeli chcemy ją lubić i z nią dialogować, krytycznie oczywiście też, to jest pewne zachowanie pewnej otwartości. A zachowanie otwartości oznacza nieusuwanie w sobie pytań, czyli brak poczucia, że coś można raz na zawsze wyjaśnić. Jeden z najsławniejszych współcześnie historyków sztuki, George Didi Uberman, uważa za szarą eminencję sztuki właśnie filozofię. I w istocie, to właśnie filozofia uczy nas, że w kwestii idei i obrazów nic w zasadzie nie da się definitywnie zamknąć. Pokazuje nam nieustanne, nieustanne powroty tych samych pytań. Także w tym właśnie duchu będę chciała dzisiaj analizować to, co mnie w sztuce w nowoczesnej, współczesnej wydaje się stawką największą, a jest to w moim mniemaniu obraz człowieka. Pojawiają się obrazy człowieka poprzez dwa najistotniejsze kulturowo symbole twarzy i ciała. No więc ta książka dlatego jest o twarzy. Że ciało zdominowało nas w współczesny sposób yy, myślenia o człowieku, zarówno w filozofii, jak i w sztuce. Natomiast wydaje mi się, że taki kołowrót przemian, to, że te symbole nieustannie powracają, oznacza, że my się wcale z nią nie pożegnaliśmy, wcale jej nie usunęliśmy. Tylko po prostu czekamy na jej nowe stadium, i ono oczywiście zależy w dużej części również od nas. Stąd i tytuł tej książki Potwórz z takim myślnikiem jest jednocześnie właśnie pewnym pytaniem o to, czy my ją usuwamy, czy ona zmienia się w jakieś inne stadium, inny konstrukt kulturowy i w jakiej formie powróci. Także obrazy twarzy w sztuce nowoczesnej, współczesnej. Zainteresowały mnie jeszcze w, w trakcie, znaczy jeszcze przed doktoratem ponieważ w różnych muzeach, w różnych zakątkach Europy i Ameryki Północnej uderzało mnie to, że twarz jest nieustannie przetwarzana od czasów awangardy. Właściwie to się wcale nie zatrzymało. Będę chciała to Państwu pokazać w trakcie swojej prezentacji, że jest bardzo dużo powrotów. Tak jak mówiliśmy o konwencjach związanych z takim malarstwem portretowym klasycznym, tak samo możemy już współcześnie mówić o konwencjach, które wytworzyła sztuka nowoczesna i współczesna a wręcz w jakichś takich nieudanych niestety przejawach można mówić o takim malarstwie alegorycznym, związanym właśnie z, z potwarzą. <laughs> Wtedy wydawało mi się, że to oznacza coś bardzo istotnego w odniesieniu do człowieka, ponieważ twarz oczywiście automatycznie w kulturze odnosimy do naszej tożsamości. Nie wiedziałam jednak, jaki to ma konkretnie charakter, ten spór, ta jakaś wielka wojna, która się właśnie na powierzchni twarzy toczy. Także, tak jak mówię, od obrazów zaczyna się historia tej książki, jednak jej wynikiem jest przekonanie, że. Te zmiany kulturowe, które, które obserwujemy, e, zmiany kulturowych paradygmatów mają podłoże filozoficzne, bo to one są w stanie nam wytłumaczyć, dlaczego e, obrazy twarzy ulegają takim, e, takim przemianom. I oczywiście przejdziemy do tego też w pewnym momencie. Będę chciała e, Państwu to pokazać, a może Państwo po moim wykładzie na przykład zgłosicie jakieś ciekawe uwagi krytyczne. Także głównym zadaniem, jakie sobie dałam w, w mojej książce, było uchwycenie pewnych relacji, właśnie pomiędzy twarzą i tożsamością, a także pomiędzy filozofią i sztuką. I działo się to poprzez wystawy, poprzez analizę obrazów, ale także syntezę i dyskursy krytyczne związane z obrazami. Także to tyle o, o jakby takim, żebyście Państwo wiedzieli mniej więcej, w jaki sposób ta książka powstała. Główna teza tej książki jest taka, że od czasu modernizmu w sztukach wizualnych odbywa się próba niejako, i to jest dosyć paradoksalne, że właśnie w tym co wizualne odbywa się próba przekroczenia wizualności. Że sam obraz próbuje jak niejako rozerwać siebie. Więc ciekawe dla mnie było, dlaczego te próby przekroczenia wizualności dotyczą w szczególności ludzkiej twarzy. Współczesne obrazy twarzy często traktowane są przez osoby, które nie interesują się tak bardzo na co dzień może sztuką nowoczesną i współczesną, jako brzydkie albo na przykład przerażające, jako pokazujące nihilistyczną. Wizję tego, kim jest człowiek. To jest obraz um, Johna. Znaczy, nie tyle obraz, co kolaż, To jest taki fotograficzny kolaż Johna Stezakera, skał, czyli czaszka. E, I myślę, że w większości różne w ogóle przetworzenia twarzy traktowane są właśnie, e, jeżeli zostają spłycone w podobny sposób. E, Stezaker miał w ogóle całą serię takich kolaży. One są. O wiele bardziej ciekawe niż to, co teraz Państwu pokazuję. Chciałam tylko zobrazować jakby takie naj, najbardziej automatyczne podejście do przetwarzania twarzy. W moim przekonaniu dzieje się tak dlatego, że po prostu twarz nadal jest czymś, co obdarzamy kultem i, i wiąże się z nią ogromne tabu, nie tylko pośród osób, tak jak powiedziałam, nieznających się na sztuce. To, co mnie zadziwiło w trakcie pisania książki, to to, jak wielu znawców historii sztuki, krytyków sztuki, Osób zajmujących się symbolami, również podchodzi w dosyć taki sposób y, y, emocjonalny. A nawet filozofowie podchodzą w sposób bardzo emocjonalny. Gilles Deleuze czy Emmanuel Levinas, filozofowie, którzy zajmują się zagadnieniami twarzy i utwarzowienia, podchodzą w sposób naprawdę bardzo emocjonalny, pisząc o uczuciach, przeczuciach, o tym, że twarz trzeba zlikwidować bądź też ją trzeba uratować. Tutaj naprawdę nie ma, nie ma żadnego spokoju. Teraz taki krótki cytat. Coś poszło naprawdę źle z pojęciem piękna. To koniec już tego cytatu. Napisała doświadczająca wraz z nami nowoczesności filozofka Agnes Heller. Wiemy już od dawna, że nasze życie ulega estetyzacji, więc może o to chodziło Agnes Heller, tak? że to, co poszło źle z pięknem. Może chodziło jej właśnie o nasze oczekiwania wobec portretów, wobec obrazów. Um, bo na czym polega estetyzacja? Estetyzacja w pewnym sensie można to opisać jako dzielenie się piękna na miliony malutkich fragmentów, które y, otaczają całe nasze życie. Także y, Kiedy piękno dzieli się na miliony malutkich fragmentów, możemy je trochę porównać do rozbitego lustra z królowej śniegu. I posłużę się tą właśnie y, baśnią. Bo każdy ma kawałeczek tego rozbitego lustra dzisiaj z nas i przegląda się w nim w swoim Facebookowym czy też instagramowym fragmencie rozbitego lusterka, a jednak znowu podobnie jak w baśni, to piękno, które uwolniliśmy już teraz od najważniejszych pojęć naszej cywilizacji, no jeżeli mówimy właśnie o cywilizacji związanej ze starożytną Grecją, także będą to pojęcia dobra i prawdy, no kiedy je uwolniliśmy, jest wolne, jest demokratyczne, ale stało się pięknem zimnym. Także to piękno, które się rozbiło jak lustro, pochodziło ze świata idei, o którym oczywiście opowiedział nam Platon. Jednak świat, w którym żyjemy, usamodzielniony właśnie od świata idei, mitów i od sakrum, sprawił, że to piękno możemy po prostu mieć tutaj i teraz. Wszyscy możemy wziąć sobie jego kawałeczek. Pytanie tylko jest takie: czy na pewno wszyscy mamy taki sam dostęp do tego piękna? I też takie: czy po tej całej operacji przypadkiem nie jest tak, że piękna już w ogóle nie ma takiego piękna przez duże P zostaliśmy po prostu z kolejnym przymiotnikiem tak jak mówi Agnes Heller. Także powaga związana z tym, co przytrafiło się pięknu, chociaż jest w dużej mierze sprawą sztuki i filozofii, myślę, że dotyczy, dotyczy nas wszystkich, tylko nie za bardzo chyba potrafimy ocenić jego konsekwencje. Bardzo ciekawe jest to, co się dzieje, natomiast nie wiem, czy w pełni, w pełni to rozumiemy. Ale dlaczego, dlaczego w ogóle mówię o pięknie zamiast o twarzy? Wydaje mi się, że właśnie twarz jest najważniejszym punktem tej rozmowy. Po pierwsze, w sztuce dawnej twarze były dostarczycielami piękna, nośnikami piękna i wciąż tego od nich wymagamy, w szczególności od kobiecej twarzy. Z tym, że nasze wymagania przeszły ze sfery malarskich płócien na naszą skórę na skórę, w której żyjemy jak w tytule filmu Almodowara. Także zanim jeszcze możliwa była obróbka zdjęć za pomocą Photoshopu, nadworni malarze upiększali na płótnie podobizny królów i ich rodzin, aby zasłużyć na sympatię władców. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni prosili o takie ingerencje, aby zostać w piękny sposób utrwaleni i zapamiętani. Po drugie, to piękno, którego twarz ma być nośnikiem, traktowane jest jako odnoszące się do tożsamości. Równanie piękna, takie równanie, które robimy dosyć automatycznie, poznając daną osobę, równanie piękna twarz oznacza piękno duchowe, towarzyszy historii ciała od wieków. Jest ono oczywiście bardzo niebezpieczne, ponieważ poprzez zniekształcenie twarzy można osiągnąć równanie odwrotne, które odpycha od danej osoby. Relacja twarzy do tożsamości stanowi automatyczny odruch w kulturze zachodnioeuropejskiej. Przez całe wieki traktowaliśmy twarze jako jednostkowe, indywidualne nośniki, a wręcz wizualne rusztowania tożsamości. Twarz odnosi się do samego sedna zagadnienia człowieczeństwa czy jak chce filozofia nazywając to inaczej podmiotu. Ukrywa w sobie paradoksy człowieczeństwa. Także zawieszenie pomiędzy tym, co boskie i zwierzęce, tym, co wewnętrzne i zewnętrzne, tym, co ukrywane i ukazywane i wieloma innymi, um, wieloma innymi przeciwieństwami. Twarz jest także protoobrazem. Tak, protoobrazem w tym sensie, że poprzedza inne obrazy. Jeżeli będziemy mówili o obrazach w takim szerokim sensie, jak robi to Hans Belting, czyli obraz oznacza tutaj nie tylko obraz na płótnie, ale wszystko to, na czym zatrzymujemy wzrok w poszukiwaniu sensu. W porządku chronologicznym twarz jest pierwszym obrazem, na którym skupiamy się w naszym niemowlęcym jeszcze życiu, aby odczytać z niego znaczenie. Twarz pojawia się przed sztuką jest tak w życiu indywidualnym, ale też w życiu zbiorowości. Twarz to również epicentrum intrygi w stosunkach międzyludzkich. Jak pisze Maria Anna Potocka w katalogu właśnie do wystawy Medycyna w sztuce, cytuję, człowiek o zdeformowanej twarzy uznawany jest za oszpeconego i przyciąga niezdrową uwagę. Podkreśla ona przede wszystkim, że fakt ten wyklucza go radykalnie z gry estetycznej. Istnienie twarzy wykracza poza jej materialność, skórę, kości, brodę, nos, drobne zmarszczki. Mówiąc o twarzy mamy na myśli konkret, czyjąś fizyczną twarz, ale też i abstrakcyjny twór, konstrukt kulturowy, symbol wypełniony znaczeniami, których ów konstrukt nabierał przez wieki, poprzez nasze spojrzenia, teksty literackie, ikony, obrazy, portrety, filmy. Jako kulturowy konstrukt twarz jest zarówno tekstem, z którego czytamy, jak i obrazem, który uczy nas patrzeć i poprzez patrzenie rozumieć. Także dzisiaj będziemy mówić, um, używając wyrażenia Deleza z Mil Plateau, o rozmontowywaniu twarzy, o majsterkowaniu przy niej, zarówno w sztuce, w filozofii, jak i w medycynie estetycznej. Zastanowimy się nad tym, co Walter Benjamin nazywał wartością ekspozycyjną, kiedy mówił o obrazach i dziełach sztuki. Współczesne ingerencje w twarz, od stopniowych po radykalne, to a propos jeszcze właśnie e, e, twarzy w dobie technologicznej reprodukcji, myślę, że doskonale, e, doskonale ilustruje nam e, tą analogię pomiędzy dziełem sztuki w czasach Waltera Benjamina i twarzą w naszych czasach jako poddanej reprodukcji. No, właśnie obrazy Andy'ego Warhola nam bardzo doskonale ten proces ilustrują, a wręcz zapowiadają. Także współczesne ingerencje w twarz od stopniowych po radykalne można starać się zobaczyć w kontekście Benjaminowskich rozważań o reprodukcji dzieł sztuki. Pojęcie, nad którym w szczególności zastanawiał się Benjamin w owych rozważaniach, to aura. Obawiał się on przede wszystkim jej utraty w ramach zjawisk związanych z technologicznym postępem, który bądź co bądź jednocześnie bardzo go fascynował. Jeśli pomyślimy o twarzy jako o dziele sztuki, o jej kultowej, a także ekspozycyjnej wartości, zrozumiemy, że ulega współcześnie podobnemu zjawisku jak w czasach Benjamina aura malarskiego płótna. Reprodukowanie obrazów poprzez chociażby fotografię. Umożliwiły ich występowanie w wielu miejscach, sprawiły, że stały się dostępne bez konieczności pielgrzymowania do miejsc i ich przechowywania. Oderwały je tym samym od miejsc kultu, od tradycji, a także uczyniły powszechnie dostępnymi. Współcześnie kwestię tę jeszcze radykalniej rozwiązuje oczywiście internet. Jednak w procesie reprodukcji wielkie dzieła mistrzów, zdaniem Benjamina, utraciły swoją wyjątkowość, czyli aurę. Podobnie aura twarzy jest teraz zagrożona, ponieważ twarz zostaje całkiem niekiedy dosłownie oderwana od jednostkowej egzystencji. Przypomnijmy kontekstową definicję aury. Cytuję tutaj Beniamina. Ślad a aura. Ślad jest objawieniem bliskości, tym co ona po sobie zostawia, jakkolwiek byłaby teraz daleko. Aura to objawienie oddali, jakkolwiek blisko byłoby to, co ją spowodowało. Poprzez ślad zawładamy rzeczą, poprzez aurę to ona nami zawłada. Także gra komplementarnych pojęć śladu i aury odbywa się właśnie na biegunach bliskości i dali. Aura reprezentuje to, co odległe. Zatem twarz tuż przede mną, wzbudzająca miłość i podziw, nigdy nie spełni pokres mojego pragnienia. Jeśli wciąż będzie je pobudzać, okaże się właśnie twarzą auratyczną, zawsze odległą w swojej Nieosiągalności. Benjamin podkreśla wagę połączenia między tradycją, czyli związkiem ze źródłem, a autentycznością w odniesieniu, w odniesieniu do aury dzieła sztuki. Specyficzna dla dzieła sztuki aura cierpi w procesie reprodukcji, który prowadzi do zatracenia więzi z tradycją poprzez oderwanie obiektu od jego tu i teraz. W przypadku dzieł sztuki, myślę, że to jest. Dla nas już zobrazowane po prostu tym, co obserwujemy na co dzień. W przypadku twarzy, no, musimy po prostu pomyśleć o możliwości, jakby, przeszczepów twarzy. Tak? Ta, ta możliwość sprawia, że one również są, jakby, oderwane, czy od swojego oryginału, czy od swojego tu i teraz. Także możliwość podszywania się pod oryginały w przypadku twarzy przez operacje plastyczne, czyli tak stopniowo, bądź też poprzez przeszczepy. Zarówno daje nowe możliwości, jak i budzi kontrowersje wokół możliwych zagrożeń. Nie istnieją przecież na razie prawa autorskie czy też własności dotyczące twarzy. Ale skoro traktujemy twarz jako dzieło sztuki, może nie jest to wcale wizja absurdalna. Georgia Gamben z kolei w profanacjach opisuje zanik twarzy poprzez wystawienie jej na pokaz, powodujący utratę ekspresji. W szkicu tym odnosi się do współczesnej kultury wizualnej, przesyconej wystawioną na pokaz erotyką, czy niekiedy pornografią w sposób krytyczny. Także twarz nowoczesna jest to twarzą, która wciąż pozbawiona jest owego tabu, tak, aury. Natomiast my uparcie <grybujesz> jednak no, czegoś właśnie takiego wciąż na nowo poszukujemy. Sama obrazowość twarzy, jej ekspozycyjność wymaga zatem przekroczenia. Uwagę na ten fakt zwracają nie tylko filozofowie, których już wcześniej wspomniałam, Emanuel Levinas, e, wspomniałam Deleza, on nie, on nie lubi twarzy, Jacques Derrida czy Jean-Luc Marion, ale też sami artyści w ramach tego, co wizualne i obrazowe ukazują pewne pęknięcie, niemożliwość uchwycenia twarzy, tylko jako obrazu. I to mnie się wydaje jakby takim główną częścią, tutaj tylko tak chciałam Państwu pokazać, yy, nawiązanie do Warhola, Gavin Turk się nazywa yy, artysta i to jest podwójny czerwony C. Cze. I chciałam też właśnie w ten sposób zobrazować te powroty. Tutaj mamy 1962, a tu mamy 2005. I ten sam temat, ta sama idea wciąż... Nazgnębi. A tutaj portrety to będą portrety właśnie z przełomu wieku, w początku wieku XX, niekiedy też przeplecione z obrazowaniem w jaki sposób one odbijają się echem we współczesności. Mamy portret żony artysty Matisa, który był jednym właśnie z pierwszych takich portretów awangardowych, które wzbudziły dużo kontrowersji. Jak widać, żona nie ma zbyt ciepłego spojrzenia na tym portrecie. Tu jest Pablo Picasso, płacząca kobieta. Nawiązanie do tego obrazu przez Davida Hockneya znalazło się zresztą na wystawie poświęconej właśnie nawiązaniom do Picassa i temu, jak ogromny wpływ wywarł na współczesnych artystów. George Condo, również żyjący współcześnie artysta, który posługuje się w bardzo dużym stopniu właśnie konwencjami awangardowego malarstwa dosyć alegorycznie. Myślę, że to jest w jego przypadku dosyć duży przepis na sukces. Szczypta e, Picassa, szczypta Beikona, dodamy jeszcze troszkę kontrowersji. Tutaj jeszcze Modigliani, portret młodej kobiety. Podobna sytuacja, jeśli chodzi o oczy. Tak, oczy uważało się w tych dawnych koncepcjach twarzy za wyraz duszy. No to tutaj mamy odmowę takiego utożsamienia. Jeszcze jeden portret Modiglianiego. Sage to będzie rok 1950. Gabo z 16. Rene Marguerite. To już tutaj wchodzi nam jeszcze jedna rzecz, którą. Teraz tylko Państwo zasygnalizuję a później troszkę więcej o niej powiem. Czyli właśnie to, co, to, co um, mówiłam na początku, e, czyli taka dominacja ciała, tak, które, które przysłania twarz, ale o tej dominacji ciała, to pisał nam już Platon. E, no i to jest właśnie taka, taki, takie. E, zobrazowanie tego jak te idee wciąż krążą bądź te symbole nieustannie krążą. E, tutaj Margrit syn człowieczy. Zamiast przysłonięcia ciałem mamy przesłonięcie przedmiotem i dosyć taka ostrzejsza, e, ostrzejsze nawiązanie do tego Robert Gligorow, którego w ogóle prace są dosyć takie ostre, mocne. Salwador Dali głowa bombardowana ziarnami pszenicy. No i jeden z takich naprawdę istotnych klasyków, czyli Francis Bacon, o którym bardzo wiele pisał Gilles Deleuze, właśnie pokazując, że twarz w ruchu w zasadzie zanika Tutaj też możemy myśleć właśnie o kwestii wpływu technologii, tak? bo Francis Bacon korzystał z, na przykład ze znalezionych zdjęć. Bardzo lubił takie poruszone zdjęcia, na których twarz wcale nie jest tak doskonale rozrysowana geometrycznie, tak? tylko właśnie ulega pewnemu zamazaniu. Bardzo często ten efekt możemy znaleźć w jego obrazach. Z kolei Deleuze skupia się też na tym efekcie, w Francis Bacon w zasadzie zamiast twarzy próbuje nam pokazać głowę. Tak? Czyli to jest takie podejście, że właściwie twarz jest czysto arbitralnie wyznaczonym fragmentem ciała. Właściwie jej nie ma. No mamy głowę. Po co nam ta twarz? Skąd, dokąd ona się ciągnie i kto powiedział, że ona w ogóle istnieje? No, i oczywiście jest to bardzo, bardzo ciekawe studium Deleza. Niezwykle dobrze on, myślę, potrafi odczytać intencje malarza. Natomiast, no już drugą jest rzeczą to, czy, czy się z nim zgodzimy. Także w ten sposób rozrywane są właśnie, rozrywana jest ta obrazowość od środka, poprzez samą obrazowość. To jest taki sabotaż wewnątrz obrazu. Tylko pytanie jest właśnie, Dlaczego mielibyśmy tak to wszystko rozrywać? Skoro przecież jednocześnie uważamy, że te dawne portrety były takie piękne? No i myślę, że odpowiedzią jest to, że piękno ukrywa niekiedy to, co jest bardzo mroczne, i tak też jest w przypadku właśnie historii portretu? Ta historia jest mniej niewinna, niż nam się wydaje, ponieważ gatunek portretu. Zdążył się w pełni ukształtować, przechodząc przez maski pośmiertne, portrety pośmiertne, portrety medalowe i heraldyczne. Historia twarzy burzliwie toczyła się wokół nauki o twarzy. To jest raczej wzięte w cudzysłów, bo to była pseudonauka, fizjonomiki. Początek tej nauki przypisywany jest pseudo, również pseudo Arystotelesowi i jego dziełu fizjonomicznemu z IV wieku. Zakres fizjonomiki zostaje zdefiniowany szeroko jako badanie symptomów i znaków całości ciała, które ma służyć zdobywaniu wiedzy o duszy i charakterze. Fizjonomika obejmuje według tej definicji gesty i poruszenia ciała, kolor, wyrazy twarzy, rośnięcie włosów, budowę ciała jako całości, a także budowę jego części. Jednak już sam pseudo skupia się głównie na twarzy. Z kolei Prospero Aldorisio za istotniejsze od morfologii, czyli budowy twarzy czy głowy, uważał poruszenia ciała. Stworzył zatem fizjonomikę śmiechu, czyli niejako typologię śmiechu i tego, co każdy z ich rodzajów mówi o sobie. W ramach fizjonomiki powstawały typologie i kategoryzacje uszu, nosów, oczu, podbródków, nie wiem, może Państwo widzieliście takie właśnie ryciny. Cała masa różnych kształtów oka, nosa, i no, po prostu poszukiwano, poszukiwano odniesień, prawidłowości pomiędzy tymi kształtami, a charakterem osoby. Na typy dzielono również ludzi według ich podobieństwa do zwierząt, także morfologicznych cech twarzy do zwierząt. O, I wtedy było wiadomo, że jeśli. Ktoś ma wąskie oczy, skośne lekko, to to jest po prostu cwany lis. Żartuję, ale tylko trochę, bo naprawdę linia rozumowania była mniej więcej taka. Cała plejada pisarzy, których zapewne wszyscy czytaliśmy i znaleźli się na naszych listach lektur, odnosi się do fizjonomiki. To zresztą na przykład były... Opisy, które bardzo lubiłam, że ktoś miał takie grube brwi, które oznaczały, że on wiele myślał i tak dalej. No to chyba każdy z nas odnajdzie w pamięci jakiś taki opis twarzy, który odnosi się do charakteru osoby. Także twarz miała zdradzać najgłębsze prawdy o charakterze czy też osobowości. No i nawet jeśli wydaje nam się, że ta rycina odsyła nas gdzieś bardzo, bardzo daleko, albo jakiś pseudo to już w ogóle kto to o nim pamięta, to y, powinniśmy sobie uświadomić, że te studia nad fizjonomiką trwają nieprzerwanie do dziś. Y, jest ona wciąż obecna w sztuce, w codziennym myśleniu ludzi, w relacjach międzyludzkich. Nieustannie z zewnętrznych symptomów i znaków wnioskujemy o tym, co przed nami ukryte, niewysłowione lub niewidoczne. Próbujemy przeniknąć intencje innych osób, ich myśli, stosunek do nas, sprawdzić, czy to, co mówią, yy, zgadza się z ich wyrazem twarzy. Także częściowo być może obecność fizjonomiki jest nieunikniona, bo wiąże się Yy, wedle badań naukowych z budową naszego mózgu. Jakaś ogromna po prostu część naszego mózgu poświęcona jest właśnie rozpoznawaniu twarzy. No więc może faktycznie mamy takie yy, oprogramowanie, zatem co w tym złego, że fizjonomika jest wciąż obecna, skoro nic nie możemy na to poradzić, po pierwsze, chyba możemy, bo można zawsze powstrzymywać jakieś pierwsze odruchy, a po drugie no te właśnie typologizacje, pomiary, kalkulacje i porównania stanowią, mówiąc delikatnie, poszedmiotowe traktowanie człowieka. Trudno nam jest zrozumieć to, że one wciąż się pojawiają albo że ktokolwiek je krytykuje, bo często ci, którzy je krytykują, a na przykład jest to właśnie Gilles Deleuze i Félix Guattari, Mówią na przykład nie o fizjonomice, tylko oni używają wyrażenia abstrakcyjna maszyna utwarzowienia. Jestem przekonana, że mają na myśli fizjonomikę, natomiast takie sformułowanie tam nie pada. Co nie można oczywiście mieć im za złe. Dales bardzo wiele używa neologizmów, jednak myślę, że jeżeli faktycznie chcemy z fizjonomiką walczyć, to trzeba ją też zlokalizować. Także fizjonomika posługiwała się pewnymi typami. W swoich ekstremalnych przejawach fizjonomika wręcz chciała dążyć do takiej prewencji, w której dzięki określeniu typowego wyglądu kryminalisty czy prostytutki, zanim w ogóle ta osoba dopuści się czegokolwiek, będzie można ją pochwycić ale to domyślacie się Państwo, do czego mogłoby prowadzić, jak bardzo jest to niebezpieczny pomysł. Nie został on wprowadzony, jednak mamy dzisiaj do czynienia z oprogramowaniem informatycznym, który jest w stanie automatycznie rozpoznawać twarz, na przykład w sytuacji przekraczania granic pomiędzy państwami. Niby nic w tym złego, może to nawet jest coś, co sprawia, że będziemy się czuli bardziej bezpiecznie, a jednak pewien nakaz przekraczania logiki tego właśnie oprogramowania naszego umysłu, traktującego twarz jako obraz, wydaje się ważny po doświadczeniach I i II wojny światowej. Bo to wtedy fizjonomika ukazała się w sposób, spektaku w sposób spektakularny, ukazała swoje straszliwe oblicze w ramach systemów totalitarnych. Dążących do rzekomego postępu i doskonalenia rasy. Co więcej, takie niehumanitarne podejście do osób niespełniających wymogów wykalkulowanego ideału powinno nas właśnie nauczyć ostrożności w inżynierii na własnych ciałach. No i oczywiście doczekaliśmy się też głosów krytycznych w sztuce. To pewnie jest coś, co ci z Państwa, którzy byli na wystawie, Medycyna w sztuce pamiętają z tej wystawy, to jest mniej więcej zobrazowanie właśnie takiego fizjonomicznego rozumowania, tak? Tutaj możemy sobie wyobrazić, jak wygląda typowa histeryczka, albo typowa kleptomanka. Tak? Sam, sam napis powinien nas prowadzić do wymyślenia wyglądu tej osoby. To jest właśnie taka. A inną pracą krytykującą e, ten typ rozumowania jest praca Kristyny Cranfeld. W zasadzie to jest e, cały taki jej projekt, który nazywa się Ownership of the Face, czyli nie wiem, e, twarz jako własność albo własność twarzy. E, zrobiła go ona w 2011 roku. Ym, no jestem prześmiewczy wobec tych wszystkich oczekiwań, takich konwencji, w szczególności, właśnie dotyczących kobiet. Tutaj akurat chodzi o wielkie oczy, które są bardzo piękne, i jak Państwo widzicie, na wysokości oczu są szkła powiększające, żeby były one odpowiednio ogromne. A tutaj takie śmieszne platystikowe patyczki, które ona ma w ustach, mają służyć temu, żeby nie męczyła się i ciągle mogła się bardzo ładnie uśmiechać. Takie zestawy wykonała też dla stewardess, od których. Ale nie, nie używały tego stewardesy, bo widzę, że jest pani przerażona. To było tylko przez nią włożone, była przebrana jako stewardesa i właśnie pokazała, że to w środowisku pracy Stewardesy jest to bardzo, bardzo praktyczne rozwiązanie. E, także takie. A to akurat jest plakat z postępu i higieny z wystawy w Zachęcie, który faktycznie też ukazywał, Zagrożenia, właśnie z fizjonomicznym podejściem do twarzy, które no nadal pojawiają się po prostu w sztuce i możemy ich poszukiwać. Dobrze, zostawię Państwa z tym obrazem chwilowo i wrócę do, do tekstu. Także yy, myślę, że, że w miarę widać, że to właśnie jest dyskusja, która wciąż się toczy, i yy, ta niby pozornie taka zamierzchła dziedzina otwiera bardzo istotne zagadnienia. Kwestie eugeniki, inżynierii społecznej, czystości rasy, ale też otwiera nam właśnie zagadnienie chirurgii kosmetycznej, czy właśnie e, autokracji. Także współczesne ideały urody, może są inne w stosunku do dawnych, a jednak dążenie do sprostania, e, do sprostania im e, pozostało równie silne. E, moglibyśmy się na przykład pokusić o nazwanie manipulowania na własnym wyglądzie. Działaniem autoeugenicznym, w tym sensie, że sami po prostu poprawiamy to, co uznaliśmy, że nasze geny nie najlepiej zrobiły. I wydaje się, że takie praktyki podobnie, no, że takie praktyki również odnoszą się do presji i nacisku z zewnątrz, nawet jeśli ten nacisk nie jest bezpośredni. Jest bezosobowy i przybrał charakter bezimiennych reklam, fotosów w pismach, szalejących wokół nas perfekcyjnych e, obrazów, które zresztą udoskonalone są przez Photoshop, a więc inżynierię obrazu. To później tą inżynierię obrazu chce, chcemy przełożyć na inżynierię wokół naszego własnego ciała. Także nie tylko my kształtujemy i tworzymy obrazy, ale obrazy również kształtują nas. I ilustracją tego taką. Znowuż krytyczną będzie praca Julian Rose, skóra i plastik. To Jest cała seria zdjęć wykonanych przez nią, które, jak Państwo widzicie, pokazują realną osobę, tutaj akurat jest to niemowlaczek i lalkę. No i jakby w ten sposób ona komentuje to, że nasze nasze. Wymagania wobec osób, a nawet też wobec potomstwa mogą właśnie mieć trochę taki charakter wymagań wobec doskonałego produktu. Tutaj lalka Barbie się pojawia. Dobrze, a teraz zostaniemy na tym. E, także należałoby być może w tym miejscu odróżnić poszukiwanie ideału właśnie który w krytyczny sposób został skomentowany przez Julian Rose od poszukiwania piękna. Piękno i ideał to chyba jednak nie to samo. Ideał wydaje się bezpośrednio odnosić do estetycznych kanonów. Obecny wydaje się w tym aspekt czynnej próby ich wypełnienia. Tymczasem piękno być może po prostu pojawia się jako naddatek, jako coś trochę bardziej nieobliczalnego. Jak jednak oceniamy piękno, które coraz częściej stanowi nasz codzienny krajobraz, piękno, w którym mamy udział, które ma charakter inżynieryjny, wyizolowane i wypreparowane? Kalkulacja piękna, ingerencja w piękno jest zarazem najbardziej ludzka i nieludzka. Wiadomo, że od wieków umieszczamy w swoim ciele przedmioty, nakładamy na siebie farby, ingerujemy w swoje kształty, a sposoby y, tej ingerencji zmieniają się wraz z możliwościami technicznymi i technologicznymi. Zatem jest to ludzkie, tak jak ludzkie jest pragnienie, do, pragnienie szczęścia, i właśnie piękno obiecuje nam szczęście. Jak zatem krytykować takie dążenie, skoro mamy wręcz prawo do szczęścia, które niekiedy jest konstytucyjnie nam y, zapisane? Problem jest tylko taki, że, że właśnie to piękno chyba szczęścia jednak nie gwarantuje. Y, także Różnorakie ingerencje towarzyszące dążeniu takiemu, żeby udoskonalić swoją egzystencję, nie tyle są nieludzkie, co może raczej transludzkie, ponieważ wciąż rozszerzamy pole tego, co nazywamy człowiekiem. Liczna stała się grupa naukowców, filozofów i artystów identyfikujących się jako zwolennicy transhumanizmu, a zatem poglądu, że należy udoskonalić ludzkie życie przy pomocy odkryć nauki i techniki. Odnosząc się do neurotechnologii czy biotechnologii, ekstremalne wersje transhumanizmu dotyczą, jak możemy łatwo się domyślić, absolutnie wyeliminowania naszej największej słabości, czyli śmierci. Mają też prowadzić nas do cyborgizacji lub połączenia naszej egzystencji ze światem wirtualnym, tak aby nasza umysłowa działalność mogła toczyć się wbrew śmiertelności ciała toczyć się jako takie oprogramowanie. I tu przychodzi mi do głowy tytuł książki, który mi się bardzo podobał, jak studiowałam akurat lingwistykę wtedy. Tytuł był: Death is the mother of beauty. Książka w ogóle nie dotyczyła tego tematu miała być zobrazowaniem działania na metaforach. A ten tytuł wykorzystuje cytat Wallace'a Stevensa. Także Śmierć jest matką piękna. No i wygląda na to, że znaleźliśmy się współcześnie w takim momencie, kiedy należałoby się faktycznie nad tym tytułem zastanowić. I chyba nie tyle chodzi o to, że już od dziś uda nam się żyć bez wieczornych lęków przed własnym zniknięciem, albo że kogokolwiek może martwić to, że śmierć zniknie. Nie chodzi o to, chociaż może i to należałoby rozważyć, czy takie zniknięcie śmierci faktycznie byłoby. Doskonałe, natomiast chodzi bardziej o. Oto, czy faktycznie mówimy o ucieczce, o śmierci, czy jedynie znaleźliśmy sobie świat technologii na zastępstwo tych mitów, o których mówiłam na początku i o których zdawało nam się, że się ich pozbyliśmy i że się od nich odcięliśmy. A może to jest jakiś taki nasz nowy mit, nowy pomysł na gdzie indziej i na technologiczny e, raj, bo należałoby zapytać, w jaki sposób pojmujemy swoją tożsamość, jeśli wydaje nam się, że ten komputer z moim oprogramowaniem, to właśnie będę ja. Także wracamy do filozoficznych pytań i odpowiedzi, że pozwolę sobie tak zatriumfować. Trochę ciężko sobie bez tej wrednej filozofii poradzić. Powstaje też pytanie, co spowoduje sama droga do takiej ucieczki? Czy możemy faktycznie schronić się przed śmiercią w maszynach? Także podobnie. Możliwości modyfikowania twarzy, które też są takimi działaniami niekiedy transhumanistycznymi, stawiają przed nami pytanie, jakie będą ich konsekwencje. Pytają nas o to, w jaki sposób i czy cechy fizyczne łączą się z tożsamością osoby. Tutaj też znajdziemy sporo takich prac. właśnie, To akurat jest praca dosyć taka ironiczna dotycząca tego, jak zawsze uważamy dzieci za aniołki. I artysta po prostu chciał się rozprawić z takim, z takim stereotypem za pomocą jakby zestawienia dwóch tych samych części twarzy. I to jest ten efekt, który dostał, właśnie nieco demoniczny. A to, tych trzech ładnych młodzieńców, wcale nie istnieje. To jest taki po prostu obraz, który troszkę nas nabiera. No i tak, można powiedzieć właśnie o portretach Cottinghama, że destabilizują fotograficzną reprezentację jako odwzorowanie rzeczywistości, czyli pokazują nam, że aparat wcale nie zawsze. Mówi prawdę, i że czasem kłamie, i że zewnętrzne atrybuty potrafią nas bardzo doskonale zwodzić. Tak. Także należałoby zapytać, co dzieje się w obliczu właśnie możliwości robienia operacji plastycznych, czy też przeszczepów twarzy w kwestii połączenia pomiędzy cechami wyglądu a osobowością. Co dzieje się, kiedy została nam przeszczepiona cudza twarz? Jak wtedy szukamy tych relacji? Jakby sobie nasi fizjonomiści z taką kwestią poradzili? Bo przecież współcześnie zdarza się, że noszenie twarzy kogoś innego wynika właśnie z zagrożenia życia osoby, która straciła własną twarz. Stan zdrowia w takim przypadku może zostać poratowany tylko przeszczepieniem danej osobie twarzy kogoś, kto właśnie umarł. No, i w tym względzie sytuacja może zostać porównana do innych przeszczepów, ale okazuje się, że tak nie jest, bo to wzbudza o wiele więcej emocji. I tutaj wracam właśnie do kwestii tego, że twarz pozostaje takim bardzo znaczącym tabu w kulturze. Przykładem artystycznych działań włączających się w tę dyskusję będą prace artystki. Orlan. Mówię o pracach. Znowu tutaj będzie cudzysłów, bo tą pracą jest ona sama. Jej najsłynniejsza kreacja dotyczy użycia jej własnego ciała jako rzeźbiarskiej materii. Jest to projekt realizowany od 1990 roku pod tytułem Reinkarnacja świętej Orlan. I w trakcie serii performansów twarz Orlan ulega przemianom za sprawy chirurgii plastycznej. E, także tutaj to jest taki przykład bardzo mocnego, właśnie wchodzenia plastyki, e, chirurgii plastycznej w obszar sztuki. To jest Orlan w trakcie takiej operacji. Tutaj też. A tu Orlan, która bawi się konwencjami. E, akurat dotyczył te prace afrykańskich konwencji piękna ale yy, widzimy nastawienie artystki wobec konwencji. Tak więc należałoby się w obliczu tego wszystkiego, co, co widzimy w obrazach, ale też w życiu codziennym zastanowić, że może twarz nie została nam dana na zawsze jako symbol tożsamości i jednostkowości, skoro nagle okazało się, że wcale nie przynależy tylko i wyłącznie być może na zawsze do nas, a przecież w ogóle nie jest ona nieustannie taka sama, co dobitnie pokazuje nam, Praca Romana opałki, który pokazuje nam działanie czasu na twarzy. Zauważcie Państwo, jak popatrzymy na zdjęcia, które bezpośrednio obok siebie się znajdują, to w zasadzie prawie nie widać, że rząd się zmienia. Ale jak spojrzymy na pierwsze zdjęcie od lewej strony u góry i zdjęcie w dolnym prawym rogu, no to ta zmiana już jednak ukazuje nam się jako bardziej spektakularna. Także yy, może właśnie twarz, która do tej pory była symbolem tożsamości i jednostkowości, zmienia się obecnie w coś innego, w inny symbol. Yy, I jednocześnie zupełnie fizycznie i realnie przybiera nowy kształt, przestaje być tym, co czyni nas rozpoznawalnymi. W antycznej Grece praktycznie nie było językowego rozróżnienia na twarz i na maskę. Jedno i drugie określano słowem prozopon. Dopiero w imperialnej epoce Rzymu pojawia się szczelina pomiędzy maską i twarzą. Czy podział na twarz i maskę istnieje wciąż dla nas według rzymskiego modelu, czy też według modelu greckiego? Zatarł się on na nowo. W świecie greckim twarz i maska myślane są razem, ponieważ dla Greków, w szczególności w sferze politycznej, która przecież była dla nich szczególnie ważnym obszarem realizowania się w wolności i w człowieczeństwie, to jacy się jawimy było tym, jacy jesteśmy. Znane nam rozróżnienie na wnętrze i zewnętrzne, migotliwa dialektyka pomiędzy zakrywaniem i odkrywaniem nie są znane dialogom Platona. Sokrates w ksenofonie mówi w rozmowie z malarzem Parchajosem o możliwościach reprezentowania radości czy smutku, iż są one po prostu widoczne na twarzy. Tak jakby twarz była właśnie transparentna. Jednak w łacinie pojawia się rozróżnienie na personę i facies i stają się one terminami opozycyjnymi. Jedna zakrywa, a druga ukazuje. Dlaczego to antyczne przejście miałoby być znaczące dla nas współcześnie? Otóż dlatego właśnie, że dotyczy różnicy pomiędzy traktowaniem twarzy jako wyrazu duszy, autentycznego wyrazu osobowości, a traktowaniem jej jako zwodniczej maski. Myślę, że w pracach, które oglądaliśmy też widzimy właśnie takie rozróżnienie. Kiedy mówimy o twarzy cielesnej i obrazie twarzy, a zatem o portrecie, nie powinno nam też umknąć utożsamienie portretu z maską. Z pewną projekcją tego, kim myślimy, że jesteśmy, lub kim chcielibyśmy być. Portret nie ma przecież niewinnego i czysto opisowego charakteru. Z tym tematem zmierza się też literatura, tak? wszyscy pamiętamy portret Doriana Greja, Oscara Wilda. Także teoretycy rozpisują się o mocy wizerunków, o sile obrazów. A jaką obrazy mają siłę, kiedy dotyczą nas jako nasze podobizny, czyli jako portrety? Jaka jest ich magiczna moc nad nami? czy jest tak jak twierdzi Gilles Deleuze, Jacques Derrida czy Ernst van Alfen, to już takie nowsze, młodsze pokolenie ten ostatni, że szukaliśmy w nich scalenia naszej tożsamości, jednak próbując się w nich przejrzeć coraz częściej doświadczamy rozbicia. Współczesne portrety szykują nam raczej wstrząs niż rusztowanie służące do podtrzymania naszego ego. Współczesny portret może być również zapowiedzią tego co nastąpi. Współczesne mutacje portretu, tam gdzie stykają się z nauką i medycyną, wskazują na krajobraz jeszcze dla nas niewyobrażalny, ale już powoli przed, stający przed naszymi oczyma. Kiedy mówimy o twarzy, najczęściej mówimy o tym, co wizualnie podtrzymuje rusztowanie tożsamości, o tym, co nas od zewnątrz sygnalizuje i konstruuje, co nawet w momentach naszego wewnętrznego poczucia rozpadu po prostu jest i daje się w sobie przeglądać ale czy na pewno twarz zawsze po prostu jest i jest twarzą. Współczesnie problem maski wyszedł daleko poza kwestię makijażu czy ozdobnego artefaktu, który chwilowo możemy przyłożyć do twarzy na scenie lub na ekstrawaganckim balu. Maska stała się od twarzy nieodróżnialna dzięki najnowszym możliwościom związanym z medycyną estetyczną. I taką sytuację też możemy... Zobaczyć tutaj w pracy Amelie Bellin, Michael Jackson. To jest praca z 2003 roku. Właśnie jest ona jakimś rodzajem komentarzu, komentarza na temat operacji plastycznej, która zupełnie zmieniła wygląd gwiazdy. I teraz podam Państwu kilka. Kilka powodów, które moim zdaniem stoją właśnie za rozmontowywaniem twarzy. Wydaje mi się, że poza tym, co niekiedy głoszą właśnie tacy wyznawcy twarzy, że, że to jest po prostu wyzbywanie się piękna człowieczeństwa, mamy do czynienia z następującymi przemianami. I takimi ich przyczynami. To będzie właśnie kryzys reprezentacji, czyli kryzys zasady mimesis, kryzys władzy wzroku, dominacja ciała, którą sygnalizowałem wcześniej, ale też walka ze stereotypem, i tutaj chodzi o stereotyp płciowy, czyli te wszystkie wymagania i konwencje odnoszące się do kobiet, ale również wiekowym, krytyka mocy wizerunków, wyczerpanie wielkich narracji. Zmiany w obrębie technologii, nieufność wobec istotnych w kulturze europejskiej pojęć, tożsamości, jedności duszy, całości, które twarz symbolizowała, a także zacieranie się dychotomii, takich jak wnętrze i zewnętrze coraz mniej w taką dychotomię wierzymy albo dusza i ciało dzieje się podobnie ludzkie i zwierzęce, kobiece i męskie. Ehm, także chciałabym państwu pokazać taką właśnie rozpiskę, żeby to co powiedziałam nie umknęło. To są te przyczyny właśnie zmian w ikonografii twarzy, które starałam się wyróżni wyróżnić w toku książki i omówić nie sposób jest ich oczywiście omówić tak bardzo skrótowo, żeby to państwa teraz nie zmęczyło. Natomiast postaram się mimo wszystko bardzo, bardzo szybko przez to przebiec, tak żebyśmy wiedzieli w ogóle o czym mówimy, ale jednak Zapraszam państwa do zajrzenia do książki. Także yy, jeśli mówimy o kryzysie reprezentacji, to mówimy wtedy o odejściu od zasady mimesis, także odrzucenie w sztukach wizualnych, ale nie tylko yy, poczucia, że główną zasadą jest odwzorowywanie rzeczywistości i że to jest główne zadanie malarstwa na przykład. Także stąd też w awangardach oczywiście odejście od malarstwa figuratywnego. Czyli przedstawiającego rzeczywistość jako jakiś zbiór przedmiotów czy ludzi, to zostaje zastąpione odkrywaniem innych możliwości, ukazywaniem rzeczywistości percepcji, czyli impresjonizmem, ukazywaniem rzeczywistości emocji, czyli ekspresjonizmem, poszukiwaniem zasady lub piękna form, oczyszczaniem pola i redukcją wizualnych danych. To będzie malarstwa abstrakcyjne. Podobna nieufność, jak nieufność wobec możliwości odwzorowania rzeczywistości, dotyczy władzy wzroku. To jest szczególnie ukochana władza e, społeczeństw zachodnich, no i e, spotyka się ona z dosyć dużą krytyką filozoficzną jako władza, która uprzedmiotawia innego. E, wtedy traktujemy kogoś jako przedmiot. Coś, co jest spłaszczone, co ma się poddać naszemu wzrokowi. Także te obrazy, które oglądaliśmy, są wyrazem buntu wobec właśnie takiej tendencji uprzedmiotowienia. Poza tym, jeśli chodzi o konwencję, no to historia portretu jest jednak historią męskiego wzroku. Wydaje mi się, że najbardziej uświadomiłam to sobie, tak poza tym, że coś o tym mówię i piszę, i na jakimś poziomie to rozumiem, to chyba bardzo mnie to zszokowało na wystawie w Paryżu poświęconej atelier różnych artystów, bo na zdjęciach, które były tam pokazane, widać było po prostu pozujące kobiety i malującego je malarza. I były to niekiedy kobiety, a niekiedy dziewczynki. I jakoś dopiero pierwszy raz spojrzałam na to prawdziwie rozumiejąc, co ten męski wzrok oznacza. Nie, nie jestem feministką, ale, ale myślę, że na różnym poziomie możemy coś rozumieć. To był jakiś taki moment, kiedy zrozumiałam to lepiej. Także. Jeszcze jedno, ważne, jeszcze jedno ważne zjawisko, czyli przesłanianie twarzy poprzez ciało. Dominacja ciała we współczesnej kulturze. Tak jak Państwu zapowiedziałam wcześniej, nie jest to nic nowego, bo ten wrót symboli i ich życia wciąż powraca. Także zacytuję tutaj z dialogu Platona fragment, żeby to zobrazować. Cytuję. A hajrefon woła do mnie i powiada. Sokratesie, jak ci się wydaje ten młody człowiek? Czy nieładna twarz? Nadzwyczajna, mówię. Ach, on naprawdę powiada: gdyby się zechciał rozebrać, to będziesz miał wrażenie, że twarzy w ogóle nie ma. Także, tak jak mówię, zjawisko to wydaje się jednak o wiele starsze. E, natomiast e, napięcie pomiędzy twarzą i ciałem, widoczne jest oczywiście również w nowoczesnych i współczesnych obrazach. Kolejną istotną kwestią wymienioną tutaj pośród zjawisk wpływających na zmiany w ikonografii twarzy są zmiany w obrębie technologii. To już sobie tą kwestię zasygnalizowaliśmy właśnie przy okazji obrazów Francisa Bacona, tak i to rozmazanie. Twarze związane z poruszeniem na zdjęciu, ponieważ właśnie ze zdjęć korzystał, malując. Także zadziwiające jest, a jednak tak właśnie jest, że pomimo tych licznych złożonych powodów, które są różnymi tendencjami, zjawiskami w naszej kulturze, wiele osób zdaje się traktować współczesne portrety jako po prostu potwarze. Coś obraźliwego, już tym razem bez tego myślniczka, tylko potwarz jako to, co obraźliwe wobec tego, kim jest człowiek. Jednak ja mam wrażenie, że potwarz to jest po prostu nieudany przejaw i wynik niezrozumienia tych tendencji. I mam wrażenie, że występuje on po obu stronach. I pośród oglądających niekiedy, i pośród y, tworzących pracę. Niektórzy po prostu chcą się posłużyć taką potwarzą jako, jako konwencją. Już bardzo dobrze zresztą ugruntowaną w sztuce. Także praktyki ingerowania w wygląd twarzy są bardzo dawne. To, że, to, że wciąż nas oburzają, wskazuje tylko właśnie na, na moc wizerunku twarzy sięgają one daleko dalej niż współczesność. Już u Herodota znajdziemy wzmiankę o tym, iż w Antyku persowie lubili zmieniać formę swojego nosa przy użyciu określonych przedmiotów. Z kolei w latach 1831-54 powstaje ośmiotomowe dzieło traktujące o anatomii człowieka i ryciny z tego dzieła można by współcześnie traktować jako pomnik ikonografii medycznej, możemy na nich między innymi właśnie obejrzeć podstawowe stadia dwóch sposobów operowania nosa, czyli rinoplastii. Jednak twarz nadal pozostaje tabu. Wszelkie zmiany i transformacje jej wyglądu budzą emocjonalne reakcje. Czy zatem nie należy twarzy ruszać? Odpowiedzi możemy szukać w bajce Leszka Kołakowskiego pod tytułem Piękna Twarz. Przytoczę Państwu tą bajkę. Piękny Nino kupuje kuferek, aby ukryć swoją twarz przed niszczącym działaniem czasu i świata, bojąc się, aby nie uległa zniszczeniu. Była ona nadal niezwykle piękna, i Nino rad był ustrzec to piękno przed złośliwością czasu. Wybrał się tedy do miasta Lipoli, gdzie sprzedawano specjalne kuferki do przechowywania twarzy. Kuferek taki był kosztowny i Nino musiał pożyczyć pieniądze od sąsiadów, aby za niego zapłacić. Uważał jednak, że sprawa jest na tyle ważna, iż warto się zadłużyć. Kupił tedy kuferek i schował swoją twarz w bezpiecznym schronieniu. Właściciel Lombardów Lipoli czekał długo na Nino, który miał wykupić swój kuferek z twarzą. Nie doczekał się jednak. Znudzony doszedł do wniosku, że nic już z tego nie wyjdzie. Wyciągnął twarz Nino z kuferka i dał ją dzieciom do zabawy. Dzieci z twarzy Nino zrobiły sobie piłkę i grały nią w siatkówkę. Po krótkim czasie nikt już nie mógł się domyślić, że stara piłka była kiedyś piękną twarzą młodego Nino. Tak więc bajka ta obrazuje. W dosyć doskonały sposób, e, taką bardzo skomplikowaną dialektykę związaną z twarzą, i e, właśnie z tym, że jeżeli z, z, będziemy chcieli sprawić, aby stała się takim obiektem odizolowanym od ruchu, wyłączonym z życia, to ona po prostu stanie się właśnie przedmiotem, tak jak piłka. Maską. Zostanie spetryfikowana w momencie i w idei, stając się taką martwą alegorią. E, natomiast właśnie ten ruch związany z twarzą e, czyni z niej coś żywego. Tylko, że to jest nie taki ruch jak bawienie się dzieci w koszykówkę. Tak? To jest ta profanacja, właśnie, którą też obserwujemy. Ruch, który jest dla twarzy swoisty, to jest ruch jej mimiki, także jej zmienność w czasie. I to właśnie ten ruch sprawia, że z obiektu zmienia się ona w obraz albo w dyskurs produkujący sensy. Po tym wszystkim, co o czym mówiliśmy i tak zostajemy z pytaniami, ale to było zaplanowane od początku, bo na niektóre pytania nie da się definitywnie odpowiedzieć, choć trzeba je ponawiać. Zatem te pytania są takie: czy twarz nadal w naszej kulturze zachodnioeuropejskiej jest obiektem sakralnym? A także, jak się ma zagadnienie oryginału w stosunku do twarzy i benjaminowskie zagadnienie aury? No i jeszcze ważniejsze pytanie, co my chcemy z tym wszystkim zrobić, bo ostatecznie, poza tym, że chodzi o obrazy i chodzi o twarz, to chodzi po prostu o nas. Także zagadnienie piękna i twarzy, te zagadnienia są ściśle połączone, odnoszą się do mocy spojrzenia. Tradycyjne twarze były nośnikami piękna. Czy jednak piękno rezyduje w nich, czy jedynie nasze spojrzenia zostały wytresowane, aby dostrzegać je w określonych układach? Czy może istnieć piękno po odcięciu więzi z metafizyką, piękno czysto estetyczne? Czy należy go dziś szukać na gruncie etycznym? Być może dramatyczna zmiana w naszym codziennym doświadczaniu piękna odnosi się do zastąpienia piękna doznaniem wzniosłości. Zamiast obietnicy szczęścia, zamiast jego połączenia z dobrem i prawdą, które niegdyś niosły wielkie narracje, mamy perwersyjną przyjemność wiedzy ale jest to jednocześnie wiedza, która nas przeraża. Także podzielone na składniki piękno poddane sekcji przestaje działać. Jak mówił Georg Zimmel, gotowe zjawisko sztuki można zapewne rozpatrywać pod wieloma formalnymi i treściowymi względami i w ten sposób rozłożyć je na czyste pojedyncze składniki. Jednak ich ponowne złożenie, a tym samym zrozumienie sztuki, będzie tak samo niemożliwe jak próba wywnioskowania mechanizmów żywego ciała z poszczególnych członków leżących na stole chirurgicznym. Koniec cytatu. Podobnie rozpatrywanie twarzy pod względami formalnie estetycznymi w ramach obrazowości zakończyło się dla niej stołem chirurgicznym, zarówno dosłownym, jak i tym na polu sztuki. A co najciekawsze, to sama sztuka trzyma skalpel i zagląda pod spód, ujawniając swoje własne mechanizmy medium płótna, medium ciała a także ich umowność i kruchość. W tym sensie to, co mówiłam też o filozofii przyszło mi do głowy porównanie filozofii, właśnie e, jednak z medycyną. Bo to też jest takie pragnienie niekiedy cięcia i zaglądania pod spód, które bywa bezlitosne. I być może należy pamiętać przy tym właśnie analitycznym, poszukującym duchu i pytaniach e, również o sile scalającej. E, przejdziemy może jeszcze przez inne obrazy. Ja już e, nie będę Państwa męczyć żadnym tekstem więcej, natomiast chciałabym, żebyśmy zobaczyli takie właśnie jeszcze. Przykłady tego pozbywania się twarzy w sztuce, tutaj już najbardziej chyba dosłowne, e, i różnych innych transformacji, których wcześniej nie pokazałam. Tutaj walka, właśnie z twarzą, jako tabu. Też na ikonie piękna Audrey Hepburn, Ben Quilty. Po Afganistanie. Wiele osób uważa oczywiście, że te przemiany w ikonografii twarzy odnoszą się też do e, najtrudniejszych wydarzeń w historii ludzkości, do wojen. E, I tak można też niekiedy oczywiście je odczytywać. Natomiast wydaje mi się, że e, trzeba pamiętać o tym, że są to zjawiska złożone i chyba warto brać pod uwagę wiele różnych. Tutaj akurat sam artysta. Naprowadza nas na interpretację. Jednak, trzeba myśleć o tym, że jest to złożone. Tutaj też trochę taka walka z konwencją w tej postaci, że maleństwa są bezbronne, piękne i są aniołkami. Bo skóra tego niemowlaka tak się mocno narzuca przez tą gęstą farbę. To jest jakiś taki moment dramatu płacze. Skóra robi się różowa, intensywna, taka. A to. Yy, jest coś, co mi umknęło, a co chciałam bardzo Państwu pokazać, mówiąc właśnie o tym przysłanianiu twarzy przez ciało. To, co wyraził Platon, to w 1913 roku Władimir Tatlin zrobił do tego fantastyczną ilustrację. Prawda, bo to jest właśnie to ciało i jakby zdominowana przez nie twarz. To też jest przykład właśnie tej dominacji poprzez ciało. Tutaj John Copland zamiast w autoportrecie pokazywać swoją twarz, pokazuje nam coś zgoła innego. Poza plecami można też zobaczyć jego brzuch w jego autoportretach i wiele innych części jego ciała. To Andrzej Wrublewski, portret organiczny. A tutaj jeszcze inny pomysł: Steve'a Millera i portret jego matki. Zaskakujący, może nieco. Tutaj, właśnie jest y, z wystawy sztuka y, Medycyna w Sztuce obraz. Także y, to by było na tyle. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, ja chętnie. Chętnie odpowiem. Chciałabym tylko jeszcze zakończyć na tej nucie, że y, powrót twarzy jest czymś, co być może jakoś symultanicznie dzieje się z jej przysłanianiem poprzez ciało, bo chociażby właśnie te obrazy Chucka Close'a, które są takie hiperrealistyczne i ogromne, y, pokazują jednak y, siłę jeszcze tych dawnych konwencji albo Craiga jego tutaj obraz z 2007 roku pokazujący jego, mm, jego narzeczoną. Dziękuję bardzo, że byliście Państwo tak <grywki> dzielni i cierpliwi.